znak G1A. Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczony po prawej stronie jezdni. Informuje o zbliżeniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A9 lub A10. Znak G1B. Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczony po prawej stronie jezdni. Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczony w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A9 lub A10 a przejazdem. Znak G1C. Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczony po prawej stronie jezdni. Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A9 lub A10 a przejazdem.